czołem tu karatynem, jestem właśnie w zakładzie karnym w Zamościu. Przyjechaliśmy tu z chłopakami wspólnie z Szymonem, Zykiem, OPS-em, a także z Jacolem Pewna Pozycja i WHSP. Gramy koncert dla więźniów. Jest to koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zapraszamy do oglądania relacji z tego wydarzenia. Zacznę od kawałku odnośnie właśnie tego Narodowego Dnia Pamięci. Kawałek Piwnice Ubeckie, o tym, co przeżywali ci żołnierze wyklęci, bohaterowie podziemia komunistycznego, więzieni, katowani, represjonowani w takich miejscach jak właśnie to. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Panie Boże, proszę, mi powiedz ze wszystkim momencie pomordowanych przez resortę z miesiącami ludowej, przez UBSP, KWD, wszystkich żołnierzy NZ, AKWIN i wszystkich patriotów, amen. Od dzieciństwa, już od małolata, za nami Praga, okolice Wileniaka, już nie ma pomnika pseudobrata dla Polaka, braterstwa broni raczej sowieckiego gata. Bardzo dziękujemy za wspaniałe prelekcje o patriotyzmie wyklętych żołnierzy, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. To powinno być patriotycznie rozszerzone szerzej, w większym gronie, ale bardzo nam przyjemnie było uczestniczyć w takiej pięknej prelekcji wspaniałej młodzieży, co powinno być długotrwałe i niezapomniane nigdy. Dziękuję. Posłuchaj mnie, złoty królu, ze zdrowie dziś obskuru, bez tego Ameryki nie będzie żadnej kliki. To stare polskie płyty, to polskie są nawyki, dużo warszawskiej muzyki, mają w sobie moje bity. I nie liczę na profity, i nie liczę na zajomej, liczę, że coś wam opowiem, co jest w mojej głowie. Chciałbym powiedzieć, jestem obcokrajowcem, znajduję się w więzieniu w Zamościu. Białorusinem jestem. Chciałbym podziękować chłopakom za wspaniały występ, że chłopaki szanuje i dbają o swoje historie. Było bardzo fajnie. Dziękuję. Ja od siebie chciałbym również podziękować chłopakom za występ, za pamięć o historii naszej Polski, za powszechnianie. Ważne to jest dla nas wszystkich, bo zapominamy o tym, albo nie pamiętamy czasem. Także to jest ważne, żeby pamiętać o naszej historii. Gdzie jestem, z jakiego pochodzę państwa, z jakiego miasta, jaka moja nacja, w czasach gdy wszechobecna globalizacja, unifikacja. Ja jestem Polakiem, nie będę jak lakier blaskał, kiedy chcą moją flagą i godły szastać. Podpisują kolejne drakta, podpisali jata, o skutkach tego nie powiedzą fakta, nie mówię gazeta, choć milionowy nakład. No i po koncercie parę słów mojej refleksji. Bardzo się cieszę, że Paweł przyjął zaproszenie, że istnieje w ogóle Karatna Palm Grupa, że przypominają po to, aby każdy z nas no właśnie, miał moralny kręgosłup, żeby miał tożsamość. Tożsamość, bo powtórzę się, mówiłem to chłopakom tam na sali, nie spadliśmy z jabłoni, Bóg dał nam życie, dał nam wolność, traciliśmy ją tyle razy, ktoś ją nam wywalczył. Trzeba o tym pamiętać, trzeba to przekazywać nowym pokoleniom i trzeba o tę wolność dbać. Nie będzie tej wolności na zewnątrz, jeżeli nie będzie jej najpierw w naszym sercu. Dlatego więzienna kaplica ma napis, niezrozumiały prawdopodobnie dla większości, ale przetłumaczę, zwiąż mnie mocno. Zwiąż mnie mocno, Panie Boże, sam ze sobą, zwiąż mnie mocno z moim narodem, z moim państwem i z całym systemem wartości, dzięki któremu tego typu miejsca jak więzienia po prostu przestaną istnieć. Jeżeli człowiek będzie wolny w sercu, będzie szanował wolność na zewnątrz, nie przekraczał pewnych granic, to więzienia znikną. Bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do tego, żeby taką narodową, chrześcijańską tożsamość pielęgnować w sobie i żeby dawać świadectwo o tym w tych niełatwych czasach.
przed każdym, którego będziemy mieli okazję spotkać w życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.